Drodzy widzowie, mamy dzisiaj 21 maja, czwartek, jest wieczór, no i przyszedł czas na kolejne piwo. W ogóle nie spodziewałem się, że zrobię ten film. Swój kanał na YouTubie założyłem ponad 2 lata temu. No i zaczęło się od... Pierwszy film miał być poświęcony najtańszemu piwu, jakie uda mi się znaleźć na rynku. Jeśli nie pamiętacie, to zapraszam do pierwszego filmu oraz do powtórnej recenzji robionej około rok temu. Było to piwo Ogier, kupione w Selgrosie. Kosztowało około 1,37 zł za puszkę. I bardzo długo myślałem, że to jest maksimum w taniości piwa. Że taniej się nie da kupić, no bo wiadomo, jest akcyza, butelka musi swoje kosztować i surowce. Aż dzisiaj, idąc do osiedlowej Stokrotki, natknąłem się na Legendę Północy, czyli na specjala. Specjal, który jest ważony w Elblągu i generalnie na południu Polski, a jednak z perspektywy Pomorza, z perspektywy Elbląga patrząc, Lublin i pas tu lubelski, potem kielecki leży raczej na południu Polski niż na północy. No i ten specjal kosztuje, uwaga, 1,14 zł. Czyli bardzo zaniżamy stawkę względem Ogiera i to prawie 20, właśnie prawie więcej niż 20 groszy, to jest naprawdę dużo i chyba taniej już się nie da kupić w Polsce piwa, nawet po największych wyprzedażach. Po największych to nawet, szczerze mówiąc, widziałem raz czy dwa harnasia po, nie wiem, tam 1,50 zł, ale nie taniej. Tutaj 1,14 zł. Specjal Legenda Północy. O tyle dosyć charakterystyczne piwo, że marka regionalna na północy Polski, ale łatwe do pomylenia z piwem, które również się nazywa Specjal. Jest w trochę innej butelce, w trochę innej puszce, a ważone jest w Głubczycach. Z tego też względu koszulka, dosyć stara, ale dobrze oddająca dzisiejszy klimat, śmierć burżują, kupującym sobie piwo po 7 zł za butelkę. No i co my tu mamy? Browar w Elblągu, 1872, specjal Smak Północy, już nie Legenda, Smak Północy, jasny, pełny. Lager o bogatym, szlachetnym smaku i wyraźnie zaznaczonej goryczce, ważony w browarze w Elblągu według oryginalnej receptury. Czyli podejrzewam jeszcze według receptury niemieckiej, bo przecież Elbląg do 1945 był w Niemczech. Elbląscy piwowarzy. Browar z regionu, słodownia z regionu, jęczmień z regionu, drukarnia z regionu. Tutaj kontra. Oj, żeby było widać. Teraz. O. Zaraz, jakby wam co zrobić. O. Kontra. Nawet ładna. I etykieta. Tutaj herb Elbląga, podobny do gdańskiego. No i tak. Co my tu mamy? Piwo jasne, pasteryzowane. Alkohol 6% objętości. Składniki woda. Słód jęczmienny. Ok. Kukurydza. No, składniki nie słodowane, żeby było taniej, no ale to jest piwo dla studentów, ewidentnie. Ekstrakt z chmielu i chmiel. Ważone i rozlewane w browarze w Elblągu. Grupa Żywiec S.A. Spożyć do 19 kwietnia 2021 roku, czyli jeszcze 11 miesięcy, świeżutkie piwo. Cena, dobrze, jest to... Tutaj aż dziwne, że 1,14 zł kosztowało i jest to przecena z bodaj 2,40 zł za butelkę. No ale mimo wszystko to i tak jest przerażająco tanio. Nigdy nie jeżdżę po alkoholu. No i kapsel specjala. Nawet ładny. Szkło, jakiego użyję, to jest szkło do Guinnessa. Jeszcze raz kapsel. Bardzo ładny, czarny. Pachnie lepiej niż harnaś, ale bardziej słodowo i trochę kukurydza. Średnie i duże pęcherze, zaczyna się dziurawić już. Barwa słomkowa.
bardzo słomkowa, właśnie taki kolor oleju rzepakowego, dużo pęcherzyków gazu. Piana, jak widać, już się dziurawi i spada. Słód. Lekko ziołowo-chmielowo. Lekka kukurydza gotowana. Gotowane warzywa, DMS. No pachnie jak po prostu tanie piwo, ale nie ma tego obrzydliwego takiego zapachu modławego. Takiej starego słodu albo gotowanej kukurydzy. No, na zdrowie. O, żeby jeszcze było coś widać. Na zdrowie. No powiem tak, jak na piwo kosztujące złoty 14, 6%, podobno jest do harnasia, ale jest mniej wysycone, jest słodowe, lekko goryczkowe, nie wiem, 20,5 bym dał. Chmiel, owszem, jakiś ekstrakt może z tego jest, ale na pewno, co ciekawe, mimo zastosowania kukurydzy jako składnika niesłodowanego, nie jęczmienia browarnego, piwo nie jest modłe, nie jest mulące, no i co ciekawe, nawet jest orzeźwiające i lekko kwaskowate. Oczywiście jest posmak DMS-owy, są gotowane warzywa, posmak odlanej wody z kukurydzy z puszki, ale poza tymi drobnymi mankamentami to jest po prostu cycuś glancuś. No nie dziwię się, że jest to legenda północy, kiedyś jeszcze będąc w tamtych rejonach, bodaj w Gniewie albo Kwidzynie, udało mi się nabyć podobny specjał, który się nazywał bodaj Neptun. Też był całkiem niezły. No dobra, trochę ryłbanie, ale dobry był. Smak północy. Powinienem może nagrywać o północy, ale mniejsza o to. Więc tak jak widzicie, i piana. No, szczątki. Pijalność niezła. Nie odbija się po nim. Powiem tak. To jest najtańsze piwo, jakie się pojawiło na tym kanale do tej pory. Myślę, że jeżeli chodzi o promocję, obniżki cen, tutaj mamy praktycznie połowę, więcej niż połowę, 60% zniżki. I myślę, że taniej w przypadku polskiej akcyzy, składników, chmielu i kosztów marki oraz kosztów reklamy, to taniej poniżej złoty 14-15 nie zejdziemy. Po prostu no, nie ma takiej szansy. Nie wiem, może jakiś, no VIP-ek, VIP-ka już nie ma, żałuję, czarny VIP był fajny, ale jakiś może w kusarz w Biedronce za 99 groszy. No ale tak poza tym to naprawdę nic więcej nie mogę tutaj obiecać i się więcej nie spodziewam, żeby było jeszcze tańsze. Tak więc teraz przed Wami najtańsze do tej pory na moim kanale piwo kosztowało złoty 14, a zostało kupione nomen omen na moim osiedlu, a nie w Elblągu na północy Polski. Pamiętajcie, śmierć burżujom, pijmy normalne piwo. Bo piwo, jak nazwa wskazuje, służy do picia, a nie do ciumkania. Do usłyszenia. Na razie.